Moda na odnawianie przysięgi małżeńskiej trwa w najlepsze. Trend, który cieszy się wśród polskich celebritów coraz większą popularnością, zapoczątkowała Nicole Sochacki wujcicka, czyli popularna mama ginekolog, która na początku czerwca z okazji 10. rocznicę ślubu wyprawiła drugie wesele. Wideo odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sarah Mielo niechęci do niani. Ujawnia, w jakim domu zamieszka pomponik.tV W ślad za nią poszli kolejni przedstawiciele show, biznesu. Niedawno weselem w Toskanii pochwalili się Anna i Robert Lewandowscy. Na podobny pomysł wpadła także Omena Amensach z Rafałem Brzoską. Jedna z najbardziej znanych par w naszym kraju zdecydowała się odnowić przysięgę w przylądku dobrej nadziei w RPA. Na ceremonii pojawiła się także Małgorzata Rozenek, Majdan, która nie kryła zachwytu nad uroczystością. To był najpiękniejszy ślub, na jakim byliśmy. Relacjonowała perfekcyjna pani domu. Teraz na Instagramowym profilu pogodynki pojawiło się nagranie, na którym można zobaczyć, jak przebiegał jej drugi ślub z Rafałem Brzoską. Trzeba przyznać, że o mensach i jej partner nie oszczędzali na uroczystości. Egzotyczna ceremonia dopięta była na ostatni guzik i zaplanowała z ogromną dbałością o szczegóły. Nie szukaj miłości, ona znajdzie cię sama, a kiedy już zamieszka w twoim sercu, doceni ją, ciesz się nią i celebruj każdy dzień, jakby miał być tym ostatnim. Miłość jest wszystkim. Napisała pod jednym ze zdjęć dziennikarka. Para młoda wkroczyła na pomost z wielkimi kwiatowymi wieńcami na szyjach. Wyjątkowa była także kreacja słynnej prezenterki. 43, latka zaprezentowała się w jasnej, kremowej kreacji, przyozdobionej piórami. Uwaga gości przyciągała też ogromna kwiatowa korona na głowie szczęśliwej mężatki. Jak można dowiedzieć się z wpisu, który pojawił się w social mediach, Omen Amensach i Rafał Brzoska starają się co roku w wyjątkowy sposób świętować kolejne rocznice zawarcia małżeństwa. Na początku naszego związku obiecaliśmy sobie, że będziemy doceniać każdy dzień razem. Zarówno ten który przynosi trudne doświadczenia, jak i ten pełen radości i szczęścia. Oboje bardzo staraliśmy się nie powtarzać naszych błędów z poprzednich relacji. Obiecaliśmy sobie wspierać się w tych dobrych i tych trudnych momentach to fundament naszego związku. Cztery lata temu złożyliśmy sobie przysięgę miłości w obecności naszych najbliższych i przyjaciół opisuje celebrytka. Choć w tym roku para zdecydowała się na bardzo egzotyczne i ekstrawaganckie świętowanie czasem zdarza się, że zakochani spędzają też rocznicę w domowym zaciszu. Celebrujemy ją co roku. Czasem po prostu na randce tylko we dwoje w domku kolacyjka, a raz na kilka lat bardziej hucznie w egzotycznej scenarii na końcu świata. Tak jak właśnie teraz, kiedy odnowiliśmy naszą przysięgę, czytamy na Instagramowym profilu pogodynki. Pozostaje życzyć kolejnych szczęśliwych lat spędzonych razem. Zobacz też. Omena Amensach mieszka w ekskluzywnej posiadłości. Żyje w otoczeniu sztuki i afrykańskich motywów. Tomasz Lis drwi z drugich ślubów Lewandowskich i Męsach. Internauci bezlitośnie Omena Mensach wzięła drugi ślub. Uroczystość była nietypowa.